Proszę Państwa, rozpoczynamy szkolenie. Moje nazwisko Ewa Pręt. Z wykształcenia jestem nauczycielem matematyki. Byłam dyrektorem szkoły. Przez 20 lat prowadziłam miejsko-gminny zespół oświaty w Drezdenku, a mianowicie przez szereg lat byłam dyrektorem tak zwanego ZAS-u, jakbyśmy to nazywali wcześniej. Przez 4 lata od 2016 roku byłam dyrektorem CUW-u. Wprowadzałam CUW, organizowałam ten CUW na bazie zespołu oświaty. No i powiem Państwu, że trudno mi było w pewnych momentach przekonać samych dyrektorów, czym jest CUW, a czym było zespół oświaty. Więc te wszystkie sprawy przechodziliśmy bardzo intensywnie. Od wielu lat również zajmuję się, współpracuję z firmą PCC Poland, dla której jestem prelegentem, prowadzę szkolenia z zakresu CUW-u, inwentaryzacji, obowiązku szkolnego i wielu innych jeszcze tematów, które się pojawiają w trakcie, jakie się pojawiają w trakcie, to prowadzimy takie szkolenia, prowadzę takie szkolenia. Proszę Państwa, robię to z przyjemnością, bo tak naprawdę od 20 lat nigdy nie byłam nauczycielem. I kiedy kilka lat temu dostałam propozycję od firmy na prowadzenie szkolenia, to powiem Państwu, jakbym złapała Pana Boga za nogi i byłam tak szczęśliwa, że będę mogła się podzielić zdobytą wiedzą, a mianowicie wrócę do swojego zawodu, a mianowicie przekazywania wiedzy innym, tym razem nie z matematyki, chociaż bym chętnie to też zrobiła, ale z zakresu tego, czym się zajmowałam przez swoje życie zawodowe. Wracając do szkolenia, dzisiaj będziemy się zajmować instrukcją inwentaryzacyjną, jak zorganizować w ogóle inwentaryzację przez CUW, jaka jest odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej, jaka jest odpowiedzialność kierownika jednostki obsługiwanej, jaki jest zakres odpowiedzialności między poszczególnymi jednostkami. Oczywiście będziemy mieli tu zderzenie wielu przepisów aktów prawnych, będziemy się w sumie opierać na ustawie o samorządzie, będziemy się opierać o ustawie o rachunkowości i o ustawie o finansach publicznych. Są to trzy podstawowe dokumenty, ustawy, którymi po prostu przy inwentaryzacji będziemy się obracać. Jak wiecie Państwo, z dniem 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która do treści tej ustawy dodała przepisy dotyczące organizacji wspólnej obsługi w gminach. Zgodnie z artykułem 10a ustawy o samorządzie gminnym, gmina może zapewnić wspólną obsługę w szczególności administracyjną, finansową, organizacyjną, między innymi jednostkom organizacyjnym zaliczanymi do sektora finansów publicznych, a więc między innymi szkołą. Rada Gminy, podejmując uchwałę w sprawie wyznaczania jednostek obsługiwanych i jednostki obsługującej, określa zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi. Mówi o tym artykuł 10b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Proszę Państwa, w końcu weszły przepisy, które uregulowały tak naprawdę sprawę ZEAS-ów działających w całej Polsce. Ponieważ do tej pory ten ZEAS był taką, wynikał wprost tylko z ustawy o systemie oświaty, ale nie miał on uwarunkowania prawnego ani w ustawie o finansach, ani w ustawie o rachunkowości. Izby obrachunkowe, które przyjeżdżały na kontrolę, często robiły zalecenia, że to jest niezgodne. Wiecie Państwo, że podpisywaliśmy jakieś porozumienia z dyrektorami, robiliśmy różne rzeczy, które dyrektor powierzał nam, ale tak naprawdę za wszystko odpowiadał, my wykonywaliśmy zadania na rzecz jednostki obsługiwanej, ale tak naprawdę za wszystko odpowiadał dyrektor szkoły. Więc dzisiaj ta sytuacja się zmieniła. Są rzeczy, które należą do jednostki, zostało uregulowane, za co odpowiada jednostka obsługująca, a za co odpowiada jednostka obsługiwana. Więc tutaj nastąpił relatywny podział obowiązków do jednych i do drugich.